Ja nie mam z czego się utrzymać, kochani. Straciłam wszystkie, wszystkie swoje pieniądze do życia. Straciłam tyle tysięcy złotych, że wy sobie tego nie wyobrażacie. Ja nie mam z czego żyć, rozumiecie to? Ja nie mam. Ja nie mogę iść nic. Miałam iść do szkoły się zapisać, już płaciłam czesne, kurde, zapłaciłam. Ja nie mam z czego żyć, kochani. Jutro będzie zrzutka na życie moje i mojej babci. Na jakiej zrzutce będziecie mogli wpłacać pieniądze, bo to jest jakaś masakra, kochani. Klikłam w linki, poprzez które ukradli mi moje wszystkie, wyczyścili mi moje wszystkie konta bankowe oraz PayPal, a na PayPalu miałam naprawdę bardzo dużo pieniędzy oraz na moich kontach bankowych i nie miałam żadnych źródeł dochodu ani nic. Moja babcia nie ma pieniędzy, ja nie mam pieniędzy, moja babcia ma emeryturę 1500 zł tylko, my nie mamy z czego żyć, my nie mamy z czego zapłacić za mieszkanie, nic, my nie mamy pieniędzy w ogóle oraz usunęli mojego Instagrama też, bo kliknęłam w linki od hakerów, rozumiecie to? To jest jakaś masakra, ja nie wytrzymam psychicznie. Ja już nigdy nie będę miała tylu pieniędzy, ja nie mam co się utrzymać. Miałam iść do szkoły Eureka w Poznaniu prywatnej, zapłaciłam już, kurde, wpisowa, ja nie mam za co żyć, nie miałam za co szkołu opłacić, ani nic, nie mam żadnych środków do życia, musicie mi pomóc. Oczyścili moje wszystkie konta bankowe oraz PayPala. Ukradli mi kilkaset tysięcy złotych, rozumiecie to? To jest jakaś masakra. Ja nie mam środków do życia teraz. My nie mamy z czego się, kurde, opłacić z babcią za mieszkanie, to jest masakra. My nie mamy żadnych pieniędzy do życia, rozumiecie to? Ja potrzebuję waszej pomocy, kochani, teraz w tym momencie, naprawdę. My nie mamy żadnych środków do życia. Jutro będzie zrzutka, na której będziecie mogli wpłacać nam pieniądze. Potrzebujemy każdą złotówkę do życia. Ukradli mi wszystkie pieniądze oraz hakowali moje konto na Instagramie, bo kliknęłam w linki od hakerów, które dostałam w SMS-ie i to jest jakaś masakra, bo straciłam wszystkie swoje pieniądze do życia. Ja nie wytrzymam psychicznie, kochani. To jest najgorsze, co teraz zrobi w ogóle w moim życiu teraz jest, kochani. Wbijajcie na mojego nowego Instagrama, znowu Lasu Cheeta. Będę tam was o wszystkich informować, kochani. Taka sama nazwa jak na Instagramie, kochani. Jak na TikToku, wbijajcie na mojego nowego Instagrama, bo tam będą wszystkie informacje na temat tego wszystkiego. Ja już poszłam z tym wszystkim na policję. My musimy to jakoś rozstrzygnąć, ale hakerzy oczyścili mi wszystkie moje konta bankowe i cały PayPal. Straciłam wszystkie swoje pieniądze i wszystkie swoje środki do życia. Straciłam wszystko.